cześć wszystkim. Witajcie na kanale GPI. Cóż, pora chyba wrócić do tematów transportowych, także zapraszam. Kolejny raz już w odsłonie pracy zawodowej. Wyjaśnienia, bo być może niektórych zniechęciłem, niektórych zachęciłem. No, główną tematyką mojego kanału jest transport i ta praca zawodowa. Także no, najczęściej te tematy są poruszane. Ale no, kiedyś, dawno temu, ponad 2 lata temu, jak wrzuciłem pierwszy odcinek, to i moim zamysłem, i tym, co tam nagrałem, było pokazać ogólnie moje życie w takim kontekście zawodowym i tym pozazawodowym, bo każdy takie życie ma i każdy jakoś tam je spędza. Ja akurat lubię troszkę podłubać, pomajsterkować, coś porobić i no stąd ten pomysł, a może też i inspiracja dla kogoś, kto ogólnie myśli nad taką budową. Myślę, że to nie jest nic trudnego. Troszkę pomyśleć, trochę no, jakichś takich podstawowych narzędzi i można działać. Także stąd takie odcinki 4. Dajcie znać, czy może być coś takiego, bo w planach jest jeszcze kilka innych rzeczy. Także tak. A dzisiaj biorę się za robotę. Mamy środę. Wróciłem z długiej trasy, bo byłem nad morzem. Później okolice Puław i z Puław pojechałem po kruszywo do Piskrzynia. Dzisiaj muszę je zrzucić i do końca tygodnia będę woził kruszywo, bo potrzebne jest na drogę, stąd pusto pełno jazda będzie. No coś innego jak dla mnie, także co, zapraszam Was na ten odcinek. No i jesteśmy na miejscu. Kawałek drogi jest już zsypany, ale to kawałeczek, bo dopiero 3 furki przyjechały, ja dzisiaj 4. Będę sypać, także jeszcze. Nie wiem, czy tu ktoś będzie na mnie czekał, czy nie, bo miał czekać. Ale na razie nikogo nie widzę. Już są. Także będziemy działać i tak w kółeczkach, bo trzeba tutaj zrobić kilkadziesiąt lotów. No i tak to wygląda. Na odcinku 100 metrów rozsypujemy kupeczki, później jedzie równarka, czy jak to tam się zwie ten sprzęt, i wygładza to. Pod spodem jest takie gruzowisko zmieszane z piachem, po rozbiórkach, ze wszystkim, utwardzone na pół metra. Także elegancko. Nic, jadę działać. Zaraz Wam jeszcze pokażę fajny motyw przejazdu przez rzekę. Jak jechałem pierwszy raz, to się zastanawiałem 15 minut, czy jeżdżać na ten mostek, czy nie, ale to za moment Wam pokażę. Najgorszy to jest tutaj wyjazd, bo nie ma gdzie zawracać i trzeba takie kółka robić ponad 2 km taką drogą.
wiadomo, będzie za każdym razem, za każdą wywrotką mniej tej nierównej drogi, bo kruszywo, które dzisiaj wysypałem, będzie zaraz wyrównane i kawałek drogi będzie lepszy. Ale tutaj w tą stronę cały czas jest do bani droga, także takie bujanie się w krzakach. Dawno się nie bawiłem w budowlance, to dzisiaj się pobawimy. Mam już potwierdzenie, że lecę na pusto, bo jutro jest jakaś tam kontrol i musimy dowieźć tego kruszywa, żeby troszkę podgonić temat, bo terminy gonią. Powoli zbliżamy się do tajemniczego miejsca. Zobaczcie, leży znak tona 600. I co wam to daje do myślenia? Kto stawia na takiej drodze tona 600? Jak tu pierwszy raz jechałem, trochę kojarzę okolice, bo niedaleko stąd bazuję. I tak skojarzyłem, że to będzie to miejsce, które widać już przed nami. Widzicie? Most. Most na rzece Ucherka. I to na 600, a zestaw pusty waży 14 ton. I tak tutaj się zatrzymałem i stałem i się zastanawiałem, jechać czy nie jechać, jechać czy nie jechać. No te deski już swoje lata mają, to wszystko chodzi, ale z tego co wiem, to tutaj wywrotki przyjeżdżały z kruszywem pod budowę i pełne załadowane przejeżdżały, także za którymś razem ten most się rozpadnie, nim skończą tą drogę budować, no ale miejmy nadzieję, że nie pode mną. No ale pod spodem, panowie i panie, to solidna konstrukcja. Tyle, że te drewno takie jest, bym powiedział, już leciwe. Ale belki są konkretne. Teleportacja, jestem już na kopalni. Tam ładują właśnie wapno, czekam w kolejce grzecznie. Czas zleciał, nawet nie zdążyłem po obiedzie poleżeć, bo pauza się skończyła. Miałem 15 wykręconą. 30 minut to troszkę za krótko, ale jadę, bo chcę zrzucić ten kamyczek, jak będzie widno. I druga sprawa, że no, mam się ładować, także też chciałbym się w miarę szybko załadować, żeby zrobić 11 do jutra. No chyba, że nie wyjdzie 11, no to będzie 9, ale jutro rano muszę wyruszyć w fajną podróż. Miał być kamień pusto pełno, ale jak to bywa w transporcie, pusto trzeba zamienić na pełno, żeby to miało większy sens. I dzisiaj będę ładować. Zobaczycie co w sumie. Jedyne co mogę wam powiedzieć, to to, że jadę bardzo fajne regiony. We'll be right back.
życia w tym krótkim vlogasku. Równarka chodzi po poprzednim kursie drugiego kierowcy. Zaraz moja kolej wysypuje się i będzie prawie że koniec robótki. Tak wygląda rozsypany kamień. To o ten odcinek to dzisiaj. To co ja sypałem. Jeszcze nie zajeżdżone, nie wywałowane, bo to będzie wałowane. Także elegancja Francja. Czy jak to tam się mówi? Zlikwidował te krzaczory tutaj w drodze, bo to i korzenie robią swoje i no i tutaj te bagna robią swoje. To trzeba zlikwidować krzaczory, wykopać rowy porządne, żeby było odprowadzenie wody. Także chyba już wszystko jasne, co załadowałem. Przygotowuję sobie na jutro pojazd, bym mógł zrzucić cement. Ale gdzie, to zobaczycie za jakiś czas. Nie będę wam mówił, ale cieszę się jak zawsze, gdy jadę w tamtych kierunkach. Kończę tą zabawę na dziś. Mogłoby się wydawać, że jazda koło komina to tylko takie o, ale nie jest to taka prosta rzecz, bo zacząłem pracę 9:10, mamy 20:44, także prawie 12 godzin, 7:50 wyjechane i 490 km. Także no, nadrobiłem te kilometry tym, że jechałem na pusto, to jest pierwsza sprawa. Ale i na załadunek, i z załadunku, i z rana rozładunek. Tu kilometrów parę, tam parę i się nazbierało. Także tak wygląda zabawa w koło komina. Kontrolka mówi, że ośka w górze, tak że jadę już na pusto, rozładowany. Zrzuciłem cement, tak jak wczoraj mówiłem, że zabiorę was w fajne miejsce. No, dla mnie to jest fajne miejsce, oczywiście do jazdy raz na jakiś czas. Dzisiaj ropór się spisał, 450 km, 32,3 spalanie na chwilę obecną. Po górach, bo jesteśmy w okolicach Nowego Targu, a właściwie to już minąłem Nowy Targ i Dębno. Po prawej stronie, kiedyś mówiłem, że to jest jezioro Czorsztyńskie, z tego co pamiętam. Do niego wpływa Dunajec,
tereny bardzo fajne do zwiedzania, do odpoczynku, ale i do jazdy. Już teraz na pusto to no, dużo fajniej się jedzie, oczywiście, bo z ładunkiem troszkę robór stękał pod te górki o wzniesieniu 6-8%, także troszeczkę popracował dzisiaj. Nie wiem, czy widzicie, w górach tych wysokich jeszcze sporo śniegu zalega. Także niektórzy na weekend majowy, jak się wybiorą w góry, to jeszcze pojeżdżą i na nartach, tak? Ale wątpię, że pojeżdżą na nartach, no ale... Ale śnieg zobaczą. Tutaj będzie dobrze to widać. To spore połacie tego śniegu. A tutaj na dole trawa zielona, drzewka wracają do życia. Tu śnieg. I to jest piękno w tym klimacie górskim, że na górze pada śnieg, na dole świeci słońce. Trochę tu droga do Nowego Sączu jest taka słaba. Jak jeździłem kilka lat temu, to jeszcze było to równie, a teraz po zimie jakoś, nie wiem, strasznie duże wyboje się zrobiły, gdzie wcześniej tego nie było. Mam 3 godziny, także do jazdy na dziś jeszcze popracuję, na dyszkę do celu nie dojadę. No jadę po kamień i później wracam do hełma i kończę tydzień. Także tak to wygląda. Troszkę odskocznia w tym tygodniu, bo byłem nad morzem, wróciłem, byłem wczoraj po ten kamień. Dzisiaj góry, także w jednym tygodniu zaliczone. I morze, i góry. Patrzcie, tam na górze też chyba śnieg jeszcze leży. To jakiś szlak był narciarski, bo tak widzę wygolone i są wyciągi. Tam, gdzie było naśnieżane, to jeszcze leży. Pewnie co niektórzy są ciekawi, co tam z roburem powychodziło po ostatnich cyrkach, ale to zrobię jakiegoś shota, zrzutkę. Parę rzeczy jest zrobionych w ostatnim czasie. Przykrości sprawiał. Zwłaszcza finansowe, no ale trzeba było zrobić. Powiem to w następnym odcinku, to już będę miał jakiś kosztorys, to będzie dla was ciekawsze może. Na rundzie pierwszy. Bo nie mam jeszcze wyceny całości tych napraw, bo faktury nie dotarły, bo na koniec miesiąca będą wystawiane za części. Panie Pieter, co aż pan odstawiasz? 17:45 i ty kończysz robotę? 18 stopni na dworze, ciepełko.
kończymy to na dziś. Ja nie wiem, jak można tak wcześnie kończyć robotę, ale dzionek był taki całkiem. 9.58 wyjechane, także troszkę pojechane, 620 km. Spalanie fajnie spadło. No sporo na pusto, bo i nie wiem ile w sumie, ze 180, ze 170. Ale parking już pełny o tej godzinie. Stanąłem tak na tyłkach. Jak z rana nie wyjadą, mnie nikt tu nie przystawi, to będzie git. Chyba chcę ruszać wcześniej, bo 11 wykręcę i ruszam, czyli 4:45. Trzeba by się zorientować, czy to płatne, czy niepłatne. Idę się zorientuję. Jakiś prysznic. No i leżenie, bo co więcej robić. Z 2 godziny słońce zajdzie i będzie można spać. Dobra i zła wiadomość, parking za darmo, no ale niestety prysznica nie ma. Także co dzisiaj zostaje, banieczka. Ja zawsze staram się, jak jest parking za darmo, to zostawić parę groszy na stacji, czy na jedzenie, czy na jakieś mycie, czy cokolwiek. Mam taką zasadę, bo nie ma nic za darmo, a sami wiecie, jakie są czasy, każdy walczy o to, by przetrwać w dzisiejszych czasach, więc trzeba pomagać sobie nawzajem. Może to głupie, naiwne, no ale tak jest. I co, pora kończyć tego vlogaska. Nie wiem, jak go złożę, ile wyjdzie. Tak chciałem nagrać, żeby nie było za dużo. Bardziej takiego lightowego dla was, dla mnie. No kończę w miejscu, gdzie zaczynałem, czyli na budowie. Jeszcze tu muszę z kilometr pojechać takim gruzem, żeby dojechać do jakiejś normalnej drogi. Jadę się jeszcze, załaduję i będę miał z czym jechać wtorek, środa, nie wiem kiedy tam wypada, czwarty, bo teraz weekendzik, majówka, szykuje się, także nie będziemy pracować drugiego, mimo że były takie plany, ale zrobimy jakieś inne zajęcia, relaksy, odpoczynki od tego, co nas czeka później, albo i nie czeka, kto to wie. Także co? No dziękuję za uwagę, wytrwałość. Polecam się na przyszłość, nie wiem kiedy i z jakiej trasy. Coś tam nagram. Wrzucę na pewno wam w formie shota jakiegoś sprzęgło, jak wyglądało po wymianie przy 650 prawie tysięcy kilometrów z kosztami i zobaczymy, może tam coś jeszcze dorzucę z innej eksploatacji, bo też parę rzeczy było robionych innych. Także czyhajcie, łapki poproszę, te czerwone przyciski też, żeby były zasubskrybowane, bo dostaję maile, że już mi niewiele brakuje, aby wam wyświetlać reklamy, także ten, na pewno będziecie chcieli oglądać filmy z reklamami, także śmiało, nie wstydzicie się.